Najważniejsze w tym, jak uczyć projektowania gier planszowych, szkoleniowych, jest to, żeby podzielić się z ludźmi naszym doświadczeniem, dlatego że my już zaprojektowaliśmy wiele różnych gier i popełniliśmy bardzo wiele błędów. W związku z czym chcielibyśmy, żeby nasi uczestnicy nie musieli tych błędów jeszcze raz popełniać, więc w czasie takiego szkolenia pokazujemy bardzo dużo naszych już zrobionych, ale czasem nawet nieudanych, takich, które nigdy nie ujrzały światła dziennego gier, po to, żeby pokazać, co zrobiło dobrą robotę i co było skuteczne, ale także to, co się nie sprawdziło, jakie błędy my popełniliśmy i co musieliśmy czasem zmienić, po to, żeby ostateczne narzędzie było naprawdę fajne. Od wielu lat już się interesuję tematyką gier, grywalizacji. Uważam, że to jest jedna z najlepszych form na przyswajanie wiedzy przez uczestników. Od lat zajmuję się szkoleniem doradców bankowych i poszukuję jakichś nowych metod aktywności, nowych metod przekazywania wiedzy. Zależy mi, żeby moje szkolenia jak najbardziej uatrakcyjnić. Sam temat gier mnie bardzo interesuje i grywalizacji. Dlatego postanowiłem, że warto, że chcę spróbować i zobaczyć, poznać temat. Zaskoczyło mnie to, że nie tylko mówiliśmy o grach, ale graliśmy, czyli nie opowiadaliśmy, jak wygląda gra, co się w niej dzieje, tylko po prostu sami doświadczaliśmy danej gry, danej aktywności. To, jak głęboko można wejść z grą planszową, w sensie nie dość, że jest ten element grywalizacji, ale można to przenosić potem w rzeczywistość i wyciągać jakieś wnioski, takie, które mają gdzieś przełożenie. To był na pewno dla mnie taki element fajny, zaskoczenia i coś, co myślę, że pójdzie za mną. Sporo było takich ciekawych informacji od kuchni, można tak powiedzieć, przy projektowaniu, przy tworzeniu gier. Coś, na co do tej pory, można powiedzieć, nie zwracałem uwagi, no ale to też między innymi dlatego, że nie znałem aż tak szczegółowo tej tematyki od środka, tak? Bardziej patrzyłem na to jako na gotowy produkt, bo można sobie gdzieś tam kupić, czy też znaleźć nawet jakieś bezpłatne gry szkoleniowe, a tutaj to się pokazało, tutaj była na tym szkoleniu było fajnie to pokazane od kuchni, jak cały proces projektowania wygląda, na co zwrócić uwagę, jakie można popełnić błędy na różnego rodzaju etapach tworzenia, projektowania tych gier. Najbardziej skorzysta na takim warsztacie ten, kto w najbliższej, może nie najbliższej, w przewidywalnej przyszłości planuje cokolwiek w tym temacie zrobić. To raczej nie jest taka wiedza dla wiedzy, że nauczę się dzisiaj i może za 5 lat skorzystam, tylko trzeba to od razu przećwiczyć, trzeba spróbować przynajmniej swoje kompetencje jakby utrwalić przez zmierzenie się z jakimś wyzwaniem, zrealizowanie jakiejś potrzeby, zrobienie nawet jakiegoś małego ćwiczenia zgrywalizowanego, gdzie będą jakieś zasady, gdzie coś się będzie działo. Jakby dzięki temu mogę zobaczyć, jak to wszystko, co tutaj jakby się dowiedziałem, przećwiczyłem, jak się ma do rzeczywistości, jak się ma do procesu, w którym ja będę uczestniczył, w którym będę chciał stworzyć jakiś produkt.